drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shiro, witam w kolejnym odcinku z Void Train. Tak wiem, miał być Minecraft Legends, ale powiem wam osobiście, że bardzo mnie zaintrygowała ta gra i jakoś nawet wciągnęła, o dziwo, mimo tych negatywnych komentarzy, które są. Wydaje mi się, że początek może jest nudny i ciężki do tego ogarnięcia i tak dalej, że to zbieractwo coś takie monotonne i tak dalej, ale myślę, że dalsza część tej gry będzie naprawdę dobra, w szczególności, że robiąc intro z trailera i tak dalej, po prostu zauważyłem, że tam jest masa kontentu. Więc kochani, oczywiście gramy sobie w Void Traina. Zrobiliśmy sobie ostatnio, z tego co pamiętam, tak, przedłużkę tutaj, bo mieliśmy tylko taki malutki fragment. Futeruje, nic nie futeruje. No i co, i lecimy sobie. Lecimy. Dźwignia napędu. Coś nam się zablokowało. Halo? Halo? Lecimy. Mogę użyć teraz dźwigni? Nie mogę. Dodano nową notkę. No i widzę, że już mamy w tej chwili możliwość tego wszystkiego. Pod J mamy notkę chyba. Podstawy nie, notatki. Data niewiadoma. Godzina niewiadoma. Zagadka zaczyna się składać w całość. Żołnierze byli tu już przed naukowcem. Naukowiec miał coś, co stanowi dla nich wartość, lub im to zabrał. Zgaduję, że szuka sposobu na zbudowanie kolejnego portalu, albo szuka czegoś innego. Jeszcze cenniejszego? Wśród notatek jest zdjęcie jakiejś rodziny. Czy to jego rodzina? Tak czy inaczej, ten naukowiec z pewnością coś wie, a ja chcę go o wszystko wypytać. Nie wiem, czy to było poprzednio, czy nie. Ale powiem wam, że tak, jest ogólnie godzina 21.12. Ja tak zazwyczaj staram się o godzinie 22.00 już powoli się kłaść spać, to wiadomo, ja właśnie chodzę do pracy. Mam niestety system zmianowy. No i wcale też tej pracy lekkiej nie mam, bo oprócz ogólnej pracy przy maszynach CNC i tak dalej, programowaniem tego wszystkiego, no czasem niestety mam też pracę fizyczną, więc no, oprócz też zarządzanie ekipą tą swoją, którą mam na zmianie programowania, to jeszcze niestety czasem muszę się wysilić. No i kochani, co jest najlepsze? Ja chciałem dzisiaj sobie siąść wcześniej do nagrywania tego wszystkiego, ale ogólnie kupiłem ostatnio Switcha. No i ten Switch był używany, nie powiem dlaczego, potrzebowałem takiej używki. Ale nie będę mówił po co i jak. I stwierdziłem, że wymienię w nim touchscreena, czyli cały ten dotyk od wyświetlacza. Naprawdę jest to banalna robota. I naprawdę, no ja ogólnie serwisowałem i telefony, i ogólnie ja zajmuję się takim sprzętem właśnie elektronicznym. Naprawy właśnie dotyków, ekranów, no ogólnie płyty, SMD i tak dalej. I naprawdę nie wiem, jak to się stało, ale po rozklejeniu starego touchscreena jakimś, to przeproszeniem, chujem wypadł mi LCD. Wypadł mi cały LCD. I co prawda nic mu się nie stało, bo ja już wszystko sobie tam poskładałem i tak dalej. Ale wysiadło poświetlenie od ekranu. I niestety, tak czy inaczej, chciałem przeoszczędzić, wymienić tylko i wyłącznie. Wolno? Pijawki. Pijawki nie czynią szkód, lecz spowalniają pociąg. Zniszcz je szybko, im więcej przepisów do wagonów, tym większe spowolnienie. Ale mi to nie przeszkadza, że pijawki się przepiją. To było to? Tak, to było to. To było to. No i ogólnie, naprawdę, wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że urwała się tasiemka od podświetlenia. Chyba tasiemka od podświetlenia, tak mi się wydaje, bo jeszcze jest jedna możliwość, że po prostu zrobiłem gdzieś zwarcie na płycie. No bo ogólnie jak się rozkręca Switcha, to przed możliwością wyjęciem baterii, no trzeba się tam dokopać do tego wszystkiego i robimy to na żywca. I nie wiem, czy gdzieś paluchem nie dotknąłem i jakaś dioda po prostu nie siadła, no ale patrzyłem, zwarcia nie było na tych diodach, więc teorii nie powinno się nic stać, no więc mam do wyboru. Tak czy inaczej już teraz ten wyświetlacz jest rozwalony, więc musiałem go zamówić tak czy inaczej. Więc chciałem przeoszczędzić, kupiłem
touchpada za 80 zł, a teraz musiałem jeszcze dokupić wyświetlacz za 250 zł, więc tak, to jest moje przeoszczędzenie. No ale przynajmniej konsolka będzie jak nówkę. Konsolka będzie jak nówka. Posiadło? Tak. Zabiliśmy dziadykę. No, jeszcze oprócz tego, jak skapnąłem się, że ta tasiemka jest urwana, bo ją potem delikatnie wyciągnąłem i ona już poszła po całości, próbowałem zrobić sobie taką przeplotkę. Tam bodajże były trzy piny, więc dosyć proste do zlutowania. Aczkolwiek nienawidzę lutować tasiemek, bo są to dosyć irytujące rzeczy do lutowania. Monotonne i wymagające cierpliwości. I dosyć małe. No to już wszystko polutowałem pięknie, ze 3 godziny się nad tym męczyłem, ale zrobiłem. Nawet zrobiłem prowizoryczną izolację przy drucikach, które przedłużały tą tasiemkę. A podczas montażu gniazdo wypierpacji się urwało już przy samym końcu. Ja nie wiem, dlaczego w Switchach nie ma przymocowanego ekranu, na przykład jakąś taśmą czy coś. To jest tak bez sensu zrobione, że to jest po prostu poezja. To jest po prostu poezja. To jest definitywnie zrobione po to, żeby zepsuć. No i zepsułem. Nie zepsułem, no ale już na pewno teraz jak ten ekran zamontuję, to z miejsca go przykleję po prostu w tym case'ie i już się nie będę bawił w żadne odklejanki. Po prostu go przykleję na stałe i tyle. Więc tak, kochani, zmarnowałem dzisiaj cały dzień, nic nie osiągnąłem, wręcz zepsułem. Jestem wściekły, jestem wręcz zrozpaczony. Dlatego nie było dzisiaj Minecraft Legends, bo jeszcze ostatnio do tego Minecraft Legends się zirytowałem. No. I tak to wyszło. Ej, one mają fajne AI, że jak strzał strzały, to z miejsca się zaczynają chować. Fajniuśne. Dzień dobry. Złomek sobie weźmiemy. Czy to się zrobiło? Jak tu brak miejsca? Nie, brak miejsca. No brak miejsca faktycznie. Puszczyk. A, dlatego my tego nie musimy więcej zrobić. Dobra. To tak, tutaj mieliśmy do zrobienia laboratorium. Więc sobie je bez problemu teraz zrobimy. Lecimy dalej chyba. Powolutku. To jeżeli będziemy się spieszyć, no to nie osiągniemy nic, jeżeli chodzi o surowce. Ja jestem ślepy. Więc muszę jechać powoli. Jestem jak staruszek. Wszystko muszę powolutku robić. Trochę lodu. Ale widzę, że ogólnie Void Train się nie przyjął za bardzo, jeżeli chodzi o wyświetlenia. Przynajmniej na daną chwilę. Ale to nic, dajemy Void Trainowi szansę. W szczególności, że no, gra mnie po prostu zaintrygowała. Ja lubię takie nowości, które wprowadzają jakąś innowację. A jakby nie patrzeć, pustka jest sporą innowacją w świecie gier. Tu już nic nie ma. Mamy cię. Trochę bardziej te surowce mogłyby być jakoś pokazane. Dla osób takich jak ja po prostu jest to ciężkie do znajdowania. Chyba, że to jest zrobione, a ja tego po prostu nie widzę. Dobra, mamy wymagania. Nie wiadomo co to jest. Mar i żywica. Ale właśnie, my sobie odblokowaliśmy laboratorium. Badawczy laboratorium. Potrzebujemy znów sprężynki i tej miedziuchy. Miedziuchę mamy. Jeszcze jedną. Proszę mi to zrobić. Proszę mi to zrobić, Don General. Kolejny złom. Ciekawe, czy tylko takie surowce będą... Gdzie to pijemy? To chyba nie to. Wow, się da zniszczyć. To się dało zniszczyć. Substancje nam się do chemii przydadzą.
El materio genetyczny, biologiczny, nie genetyczny. Ja was przepraszam, ale ja jestem po prostu już zmęczony i psychicznie, i fizycznie. Od 6 na nogach, przed 6, o 5 już na nogach. Praca zarobkowa, potem pseudo hobby, które mi nie wyszło dzisiaj. No ale niestety wszystkiego się naprawić nie da. Jesteśmy tylko ludźmi, robimy błędy. Zresztą ten nie robi błędów, co nic nie robi. Dobra, dajcie sobie to raz na zawsze. Akurat stało się jak się stało. Ale naprawię tego switcha. Ja naprawię tego switcha, a myślę, że jak dojdziemy już do 1000 subskrypcji, to może nawet jakieś wam takie filmiki serwisowe zacznę robić. Nie mówię, że non stop, ale raz na jakiś czas, na przykład jak coś mi fajnego przyjdzie do naprawy, ewentualnie coś, co jest często do naprawy, żebyście mogli sami sobie to zrobić w zaciszu domowego ogniska. Dobra, hamulec przełącz, na razie nigdzie nie idziemy. Dobra, tu już ma... Uuu, co tu się stało? Halo. Tutaj możemy włożyć, nam nie jest potrzebne. Mamy już ten miedziany drucik. I teraz jeszcze musimy zrobić to. Myślę, że również przepalimy sobie trochę miedziuchy. Tylko tak potrzebujemy tej substancji jednak. Pani substancjo, proszę do mnie. Dobra, myślę, że... A, w sumie... To mi szkodzi. Mnie nie mogę dodać na przykład. Ej, no właśnie, to jest... A, zmienię, jest, dobra. Dycha to jest max. Ej, no ale... To jest głupie. To jest głupie. Pierwsza miedziucha już jest. Śrubki zrobiliśmy, to teraz możemy zrobić teoretycznie laboratorium, tak? Już nas powinno być stać. Oh yes. To robimy. Czym ty jesteś, przyjacielu? Aha, niestabilna substancja i to potrzebujemy tych dwóch zielonych pypków. Mamy dyszkę. A tu jest też potrzebne paliwo. No ale tu damy z 5. Tyle wystarczy. To aż po 2 idzie. Sporo. Dobra, 5 smarów. 4 sztabki miedzi, przynajmniej będziemy mieli co robić. I powiem wam szczerze, że fajnie byłoby tutaj się spotkać z kimś w koopie. Też nie wiem, czy będę miał kogoś na koopa. Niestety. Aktor Foszka strzelił. Chyba, że z Turcjanem jeszcze bym zagadał i może byśmy we dwójkę coś nagrali. Ale to musicie pisać w komentarzach, czy chcecie w ogóle koopa. Dobra, mamy 2 sztuki. Robimy sobie oczywiście kolejny research. Ukończymy 3 poziom. Popracuj, zbuduj półkę na pojemniki. Półka na pojemniki, ciekawe. Tak, potrzebujemy śrub. Potrzebujemy czegoś dziwnego. Czy my to możemy co zrobić? Nie możemy. Ale możemy śruby co zrobić. Dobra, miedziucha już jest. No teraz jeszcze zdyszkę żelaza. Nie możemy, nie mamy już. No to nie. Ale śruby mamy, więc sobie oczywiście... nie mam żelaza. To mi się już nie podoba. Już mamy. I robimy półeczkę na pojemniczki. Półeczka na pojemniczki. Ogólnie widziałem, że my tu będziemy mogli wybierać swój kierunek jazdy w teorii. Zrobione. Oraz będziemy mogli też określać, jak trudno chcemy mieć życie. Jak trudne chcemy mieć życie. Tu 2 weszły. Zrobimy sobie to. To jedno. Zobaczymy, jak działa półka na pojemniki. No i w teorii możemy już zrobić, tak?
A, czyli to taka będzie półeczka jak ta. No dobra, to niech sobie tu stoi. Przenieś pojemnik na półkę. No to musimy to zrobić N. G przenieś. Wow! Możemy teraz całą? Blokowany przez inny obiekt. To sobie tutaj zrobimy tak. I zrobimy sobie tak. Ej, fajne! Bardzo fajne. No i mam teraz taką fajną półeczkę. Ej, elegancko. Jedno drewno, jedno żelazo. Żelazo jeszcze tam mamy, ale nie mamy drewna. Chociaż żelaza też jakoś tak niewiele zostało. A, bo tam nie było chyba ognia. Czy ognia? Nie było podpałki. Nie ognia. No ognia też, jakby nie patrzeć. Teraz mamy opracować i zbudować kuchnię. Coraz bardziej nas tam mrają tymi researchami. Tymi. Nie tymy. To ty się robisz, jak jesteś. Właśnie nie mam nic do wsi, żeby nie było. Paszą wąt, gałganie. Fajnie, że mamy bez limitu tej amunicji podstawowej. Mi się bardzo podoba. No, mi się podoba. I powiem wam jeszcze takie jedno zdanie, że jestem z was bardzo dumny, jeżeli chodzi o aktywność, którą ostatnio wykazujecie na kanale. Naprawdę, mimo już to wyświetlenie nieco jak na zamboidzie, robicie tak świetną robotę, że naprawdę aż się chce nagrywać. Aż się chce nagrywać. Co się dzieje? Coś się dzieje złego chyba. Zablokowane przez zadanie. Kapuje, kapuje. Uuu, ale ja ciebie wezmę. To wyznaje inny. Wow! Pociąg. Can they see us? Hey! Ciągnij na siebie uwagę. Well, whatever. Ruszaj naprzód. Czyli nie tylko my mamy ciapongi. Nie tylko my mamy ciapongi. Naprawdę nie rozumiem, skąd te negatywne opinie na Steamie na temat tej gry. Przynajmniej na razie. No faktycznie może ten początek nie jest jakiś ekscytujący, no ale wiadomo, każda gra jest taka, że na początku dosyć ciężko się wkręcić w nią. Ale nie wiem, czemu ludzie tak narzekali na to. Serio, nie rozumiem. Nie rozumiem. Ej, to się musi respić. To się musi chyba respić. Potrzebowaliśmy dwa drewienka na kolejną skrzynkę, z tego co pamiętam. Akurat. O, ale na tych torowiskach też się porobiły różne i te maski. Też tam się coś porobiło. Okej. Tego lodu... Ojej, w ogóle mam mało zdrowia, czy mało zdrowia, mało jedzenia. Nie zauważyłem tego. Nie zauważyłem. Tam jeszcze było żelazo i drewno. Trudno. 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 Chwila, nie płacz. Pijmy ci kredki. Dobra, zjedzmy coś, bo definitywnie z tym głodem to tak średnio. Lodu. Ja myślę, że muszę tak klikać to. Wiecie, jaki jest problem w tej grze dla mnie? Że ja na przykład teraz, jedząc coś, omijam surowce i mnie to bardzo boli. Bo to mega boli. Ja jestem typem zbieracza. Uwielbiam zbierać.
I po prostu aż mnie serce boli, jak to wszystko zostawiamy. Ja nie mogę tak, dlatego tak wolno jadę. Ale graficznie ta gra jest naprawdę ładna. Naprawdę ładna, może nie jest śliczna, chociaż... Nie no, jest śliczna. Jest śliczna. Naprawdę bardzo ładna. A? O, tego złomu to my trochę nas szukaliśmy teraz. Ale tak, ja bym sobie chciał tutaj zrobić jeszcze jedną skrzyneczkę. Mogę? Mogę. Nie wiem, czy da się stakować te... Mieści max 2 pojemniki, no właśnie. Nie da się. Ale tak, teoretycznie tutaj mógłbym wsadzać sobie to jedzonko. Tutaj też jest to jedzonko. O, niech będzie tak. Złom, skóra, etc. Jak najbardziej tutaj. Uj, mam tutaj miejsce jedno, miejsce drugie. To nam zajmuje wtedy miejsce. Ja muszę mieć to tu i dopiero mogę tu. Aha, nie mogę. Rozumiem. W ogóle pod jodką mieliśmy chyba jakąś nową informację. Na naukowcu to nie. Samouczek to nie. Kosmetyka też nie. No to nie wiem, coś tam nam gra mówiła. Ale nic niestety nie ma. No cóż. Czego potrzebujemy, żeby zrobić te tłoki łożyska? No właśnie jakiegoś dziwnego sprzętu. Ja czegoś nie zrobiłem. Stół badawczy, pies hutniczy, stół warsztatowy, drewniana podłoga, pojemnik i kółka na pojemniku. No nie. Wszystko jest jak trzeba. To nie jest to. Mamy tylko mieć i jakieś dyrdymałki. Laboratorium. Yes, smar. To był smar. To robimy smara. Mara. Dajcie mnie smara. Nawet sobie robimy research dzięki temu. No 100% to się respi. Dobrze, przynajmniej przeciwników mamy zaznaczonych dobrze. Tu jest jeszcze drewienko. 100% to się musi respić. Kurde, no. Dobra, może na moim kanale ten gameplay będzie nudny pod tym względem, ale ja muszę. Zobaczcie, teraz po prawej stronie się nic nie respi. Dobra, dziękuję za smar. I robimy sobie skamacik kolejny. I na razie możemy jechać. I następna jest kuchnia. Potrzebujemy śrubek, drutu, zębatek. Zębatka, nie mamy żelaza. Może bym wziął ze skrzynki? Ile tam wychodziło? 2 za 1. To za 1, to 5. Geronimo! Nie. Dobra, zmierzyłem. A, się nachapałem drewna teraz. Dobrze, to lino przechodzi przez te tekstury, bo byłoby ciężko. Materia organiczna. Ciekaw, czy będziemy mieć wychodzenie na jakieś wyspy i tym podobne. Naprawdę te światy wydają się być ładne, ale pytanie, czy to nie będzie właśnie tylko i wyłącznie jazda przez tą pustkę i może to właśnie stąd te negatywne recenzje. Po prostu gracze chcą też trochę wyjść na świeże powietrze. To ja w ogóle wiadam, już ze zmęczenia. Nie się chodziło mi, że na jakąś wyspę. Trzymaj się, proszę. Dobra. Rubki i drucik. To już możemy sobie wziąć. 5 sztabeczek.
To już będziemy mieli. Z okazji napiję. Dobra, okej. To już mamy miedziana rura. Okej. To jest miedziany drut, to jest miedziana rura. To może być. Może być. Otóż nam się nie zastakuje niestety. Ale ten lód się przynajmniej zastakuje. Dobra, mamy miedzianą rurę. I potrzebujemy jeszcze śrubek. I to już będzie chyba wszystko. I w teorii będziemy mogli zrobić sobie już kuchnię. Zrobić, zresearchować ją. Co tam pani kuchnia? Sterylizator i bandaże. Ile ta kuchnia potrzebuje i czego potrzebuje? Laboratorium, kuchnia. I tego samego. Drucik. Mamy. Zębatkę. I śrubki. Brak miejsca na... Co? A, to tu w sensie, dobra. I rób. Nie, no definitywnie to się zrespiło teraz. Dobra, i gdzie jest kuchnia? Tu jest kuchnia. To możemy nawet zrobić. O. Co my tam w środku mamy? Pieczona materia oraz butelka z wodą. Trawa do wszystkiego można się przyzwyczaić, nawet do czegoś, co w ogóle nie przypomina jedzenia. Oraz butelka z wodą, potrawa, niewielka ilość odświeżającego płynu. Ale widzicie, teraz przynajmniej czuję, że zrobiłem to, co powinienem. Możemy sobie zostawić tu. Użyj. TSS użyj. No i może być. Jeszcze sobie trochę dodamy. I będzie dyszka. I troszeczkę więcej żelaza chyba potrzeba. A, bo nie mamy tego, dobra. Nie mamy tego, ten tego. Możemy śmiało na maksa tego żelaza sobie narobić. Wow. Zrobiłem mi to, co trzeba. Nie, to to Shiro chciał. Oczywiście, makro włączyłem przypadkowo. Nie pytajcie. Nie trzeba akceptować, kochać takiego, jakim jestem. To, że jestem delikatnie upośledzony, no to cóż. Każdemu się zdarza. Op. El Materio. Tam jakby na dole coś było. Musi fajnie wyglądać z boku, jak się gra, naprawdę. Jak pływa po tej pustce. Definitywnie będzie trzeba sprawdzić tego koopa. Już dupa, prawda? Nie dopłynę tam. Nie dopłynę z tej pustki. Cztery sztabencje. Seria. No nie, nie chciałem w górę. To dziadu. Gałganie zepsuty. Kurde, nie widzę teraz żadnego. O, wielką, czekaj, bo właśnie to chciałem. Miałem złom. Nie widziałem żadnego złomu, ale już widzę. Piero widzi złom.
i robi złom. No chyba trochę przyspieszymy jednak, wiecie, bo tam widzę, że coś w oddali jest. Zresztą przyspieszamy. To tak, rozpakujmy się jeszcze. Właśnie, w ogóle zróbmy może jeszcze jedną szopkę, którą potrzebujemy. I to było tu. Taki chwilę sobie tak jeszcze podróżujemy. To zbierajmy. Ale za chwilę będę się przyspieszyć, nie martwcie się. Bo ktoś ten gameplay może być zbyt nudny. Mi tam się podoba, ale chyba już może niekoniecznie. No jeszcze ten jeden złom. Obiecuję, jeden złom i wracamy. Wracamy. Kurde, drugi zdanie. Nie, Shiro, nie. Opanuj się. Opanuj się, Shiro. Włączyła się muzyczka. I mnie to zmartwiło. Dobra, pierdzielnik sobie zostawmy. Paliwa już nie zostało zbytnio. Ja to zostawiłem. No nie to co chciałem. It happens, dobra. Nic się nie dzieje, spokojnie. Zmień całe. Dobra, ruszamy trochę szybciej. Ja nie trafiłem. Ciężkie to. Pięć. Znaczy on tak super szybciej jedzie. Mamy kolejną trójkątną budowlę. Zepsuć się tego nie da. Ale wyjdziemy z buta w to. Muszą być jakieś portale do innych wymiarów. O, tu była jakaś blokada, dziwna ściana. No właśnie, tu jest ściana. Dawaj, otwieraj się. Wow. Poszło. I see. Can't expect a warm welcome. That's a shame. No właśnie. Nie ma co liczyć na ciepłe powitanie. Ogólnie tak. Tam nas prowadzi quest. Może ja jestem inny. Dosłownie inny. Pójdę w drugą stronę. Bo jestem inny. Czym ty jesteś? Zasoby w skrzyni nie zostaną zapisane, jeśli nie podniesiesz ich przed opuszczeniem zajezdni. Nie budowlana. Co to robi? No nie wiem. Interaction, zbuduj moduł. Dźwignia napędu. Amulet, nie, to mamy. Boki. I nawet chyba będę mógł to zrobić, ej. Kurde, to jest to. Tam coś leży. O właśnie, to był złom. Ej, dobre to jest. Można cheatować. Też widać, coś, że sobie leży, jakieś drewienko. Wow, my tu się możemy poruszać. Jak my wyglądamy w ogóle? Dziwnie. Mega dziwnie.
się rozmontować. Tutaj co to jest? Konstrukcji nie mamy żadnych niestety. Dobra, rozumiem, że ten moduł to już jest końcówka. Jakaś skrzynka. Cóż to? Amunicja myśliwska, amunicja ostrzelna, amunicja specjalna. Wow! Jeszcze mi powiedzcie, że to będzie broń. To w ogóle będę happy. No ja już mam pewnie zajęty ekwipunek. O dziwo nie. O dziwo nie. Robi się creepy. O kurczę. No to faktycznie, tu jest fajnie. No, opłacało się iść w tą stronę. Tędy się wyjść nie da niestety. Gdzie my jesteśmy? Substancja, dwa drewno. Wow, to jest sklep. Tu jest shop. Racz. No nie mówcie, że to jest ruletka. To może to, no. Definitywnie to jest ruletka. Thief. No. Widzę, że gra nam zaczyna coś sugerować powoli. Wiecie, 825. Tu byłem. Tu byłem. Tam byłem. Ja tu się na niebiesko świeci, czemu tak? Nic nie ma. To mnie gro oszukujesz? To mnie gro, dziady go oszukujesz? Ja mam jakiś secret? Nie, nic. Nie, to dał secreta. Dałbym sekreta. Sekreta. Kapujecie? Dałbym sekreta. A jestem zabawny. Ale się dzisiaj mnie humorek trzyma. Bez silności. Void Wars, epizod trzeci. Dobre. Co to jest? Papier. Paper. Please. No i co, i dali budynek bez żadnego lootu? Nie może być. Ej, bo ja zaraz muszę odcinek kończyć, jeszcze nawet nie zeszliśmy do tego głównego. O, jak to moje inventory? Powinno było trochę zrzucić z krzyża. Nie tu niestety. Tu na przykład. No i to zostaje ze mną. Dobra, idziemy, spokojnie. Tam i trochę jeszcze zwiedzimy. Interakcja? O, coś tutaj jest, czego jeszcze nie rozumiemy chyba. Martwi mnie ta amunicja. Martwi mnie ta amunicja, bo broni nie mam, a dostaję dużo amunicji. Ja gdzieś coś mogłem znaleźć? Jednak nie mogłem znaleźć. Jak tu nie będzie sekreta. Oj! Co to za napierdzielanie? Nie ma sekreta. Au! Znaczy w sumie jeszcze nie dostałem, ale już krzyczał. Ej, no to było chamskie. Gro, dajesz takie schodki celowo. Au! No teraz już zabolało. Ty, panowie! Gdzie wy jesteście? Dobra, Call of Duty. Tutaj dobry nie jestem! Ja dostanę inną broń.
Jezu, jakiego nie mają cela, oni mają boty! Więc są jeszcze tak zdlani w otoczenie. Chyba, że mi tylko zrobią. To jak co, ale ja bym powiedział, że ja go trafiam. Nie wiem, chyba gra już się wyłączyła, jeżeli chodzi o boty. Dobra, drugi padł. Pełne skupienie mam. Jadło. Chyba pozabijaliśmy dziadów. Panika mał! What's that sound? Is there someone else in here? Ty chyba sobie jaja ze mnie robisz w tej chwili. Moduł rewolweru. Żeton. Z was nic nie ma? Jak wy w ogóle wyglądacie? Dziwnie wygląda. Nie mówcie, że to mogłem. Mogłem to zrobić. Ale słabo wybucha. Ale opitoliłem pantolety. Matko bosko, częstochosko. Nie spodziewałem się, że tak będzie szybko walka. A przynajmniej nie tym rewolwerkiem. I nie aż tyle, ale naprawdę nie mają cela jak cholera. Zaskoczyli mnie pod tym względem. A gdzie mamy znacznik? Znajdź źródło dźwięku. Właśnie ja go nie słyszę. Wy słyszycie dźwięk? Bo ja go nie słyszę. Ja go nie słyszę. Osobiście. Chciałbym wam jeszcze pokazać źródło dźwięku, ale nie słyszę tego dźwięku. Może to jest właśnie problem. Ale też nie chcę pomijać rzeczy, które tu zostaną. Po nich już nie wrócimy. To jest chyba to, ej, dobra. Bo się nawet udało. No nie, to nie jest źródło dźwięku. Chub, wie co to jest. Widzę tylko, że tu przejścia nie ma. Jak tak, to mamy znaczniki nawet do sracza, a teraz nie ma znacznika. Tutaj było. Video podczas naprawy switcha. Definitywnie ja. No to czyli chcą nas wykluczyć z gry. They think we're connected to someone. We got here on a scientist trolley, through his portal. We're using his notes, we're following his trail. Maybe that's who they're talking about. No raczej nie inaczej. Opuść zajezdnię, ale mnie interesuje ten ołtarz jeszcze, ej. Nie, ja tak szybko tutaj zajezdni nie opuszczę. Po pierwsze musimy zrobić ulepszenie drezynki. To nam się ciasnawo, delikatnie mówiąc, robi. Ale tu jeszcze było chyba gdzieś przejście. Było czy nie było? Ej, no wydawało mi się, że coś tu było.
Tu po prawej? Nie? Powinienem odcinek kończyć. No tu byliśmy chyba. Tak, to było tu. Zdałem się nie przeoczył, hola hola. Szybki research przed zakończeniem odcineczka. Ale naprawdę nie rozumiem tego, po co oni dali ten ołtarz, skoro on jest tu niepotrzebny. Niech mi ktoś wyjaśni, do czego to służy. Czemu narrator nic nie mówi na temat tego? Nie wiem, jakiś dziwny ołtarz. Może wrócimy tu później, czy coś, nie wiem. To nie. No dobra, trudno. Moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my się oczywiście zobaczymy w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.